Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Bóg nie może biernie przyglądać się destrukcji własnego domu. Scenę z dzisiejszej Ewangelii, z dzisiejszej dobrej nowiny musimy odczytywać w szerszym kontekście. W poprzednich medytacjach widzieliśmy Jezusa płaczącego nad Jerozolimą. Bóg nie pragnie zniszczenia miasta Dawidowego, ale nawrócenia jego mieszkańców. Postępowanie tamtych ludzi było dalekie od Bożych planów i Bożej woli. Jezus dzisiejszym gestem chce nam uświadomić, że sprawa czystości, to znaczy świętości każdego z nas, jest dla Boga sprawą priorytetową. Gest Jezusa zdaje się być wielkim wołaniem Boga o świętość naszych serc. Postawmy sobie podczas tej medytacji kilka pytań do własnej refleksji. Co w moim życiu może się jeszcze nie podobać Bogu? Czy są w nim takie przestrzenie, gdzie kupczę, robiąc własne interesy, bez poszanowania Bożych przykazań? Czy koncentruję się bardziej na relacji z Bogiem niż na ziemskich sprawach, także tych bytowych? Świątynia jerozolimska była tylko obrazem, czyli zapowiedzią świątyni w niebiańskim Jeruzalem. Musiała zostać zburzona, ale Bóg w jej miejsce wystawił inną świątynię, wiecznie trwałą. Święty Paweł pisze do Koryntian, że wszyscy chrześcijanie są duchową świątynią dla Boga. Każdy z nas w tej świątyni jest kamieniem. Piękno tej duchowej świątyni zależy od piękna poszczególnych kamieni, od piękna każdego z nas.